Radio Wnet, www.wnet.fm. A w studiu jest najwierniejszy kibic polskiej drużyny piłkarskiej narodowej, a także szef działu Świat w Gazety Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Koszulka pamięta wczorajszy wieczór, czy też inne wieczory, przynajmniej tak wygląda. Bo no, państwo nie widzą, ale ja widzę, pan redaktor Maciej Kuszek przyszedł w stroju sportowym, to raz, w krótkich spodenkach to dwa, a trzy w koszulce pewnej państwowej spółki, ale z orłem na piersi. Oglądał pan wczoraj mecz? No oglądałem, oczywiście, że oglądałem, ale może nie rozmawiajmy o tym, bo to jest takie smutne wszystko, że aż mi się łza kręci wokół. Ale postanowił pan, jak rozumiem, redaktor, wziąć sprawy we własne nogi i od rana był pan na treningu. Tak jest, akurat jechałem rowerem, co, no ale to też ma wpływ oczywiście na przygotowanie fizyczne. Euro 2065. Będę tak już przygotowany fizycznie, że żadni przeciwnicy nie będą mi straszni. Nawet Senegal. Nawet Senegal, tak jest. Gdyby, no bo jesteśmy oczywiście, patrząc na politykę migracyjną Unii Europejskiej, tak mówiąc pół żartem, pół serio, to jesteśmy bliscy tego, żeby Senegal wystawił reprezentację na euro. Ale to już... To prawda, tak, no to rzeczywiście, ale być może my powinniśmy jakąś politykę migracyjną rozpocząć szerszą, żeby nasza drużyna była trochę szybsza i sprawniejsza. Nie, wydaje mi się, że sobie poradzimy spokojnie. Wydaje mi się, że wielkim atutem, nie zapominajmy o tym, tej drużyny jest to, że ona nie przypomina tej drużyny chociażby z 2012 roku. W tej drużynie od kilku lat utarł się taki zwyczaj, który mi się bardzo podoba. Wszyscy śpiewają głośno hymny na początku meczu. Pamiętamy, że było to z tym różnie. Różnych mieliśmy reprezentantów. Oczywiście no, nie można mieć do nich pretensji, natomiast wydaje mi się, że takie poczucie jakiejś jedności i takiej narodowej dumy przekłada się na tą reprezentację i myślę, że to jest wielki sukces Adama Nawałki, już niezależnie od tego, co się wczoraj wydarzyło, no bo pewnie... Ale nie traci pan redaktor wiary, że w niedzielę pokonamy Kolumbię, potem Japonię, potem Belgię i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, że nie. Natomiast no, ciężko jest wyjść z grupy, przegrywając pierwszy mecz. To wszystko na to wskazuje. Ja też no, chciałbym powiedzieć tak, że to jest tak, że to są Mistrzostwa Świata, jak zobaczyliśmy. Niewiele jest takich meczy, bo widzieliśmy już wszystkie drużyny. Niewiele jest takich meczy, w których jakby drużyna jedna dominuje całe spotkanie. To znaczy, czy w jakiś sposób narzuca swój styl gry. Wiele zależy właśnie od tego, kto popełni błąd i kto strzeli pierwszą bramkę. I niestety w tym meczu my ten błąd popełniliśmy. Dwa razy co najmniej. Dwa razy. Sędzia też oczywiście popełnił błąd przy tej akcji, ale z drugiej strony cóż nam do tego. No i tyle, no. No dobrze, zostawmy mecz za nami, trzymamy kciuki do niedzieli. Kolejne oczekiwanie przed nami i ducha nie gaśmy. Wszystko jeszcze przed nami. Stany Zjednoczone wystąpiły we wtorek z Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Taka informacja obiegła wieczorem dzisiaj rano świat. Czy taka informacja do pana redaktora dotarła? Czy zameldowała się w redakcji Gazety Polskiej? Tak, dotarła do mnie drogą SMS-ową, mailową. Co to oznacza w ogóle? Co to jest Rada Praw Człowieka? Nie, co oznacza mail, to mniej więcej nawet ja wiem, ale czym się zajmuje Rada Praw Człowieka, to być może nie do końca jestem świadomy. Nie, no Rada Praw Człowieka to jest jedno z takich ciałów w ONZ. Oczywiście to, że Stany Zjednoczone wystąpiły z tej Rady, to wynika z oceny generalnie tej całej organizacji. Nikki Haley została tam na ten odcinek posłana trochę w nadziei. Nikki Haley, czyli ambasador USA przy Narodach Zjednoczonych. Ona została tam posłana na początku z taką nadzieją, że może uda się z tego ONZ wycisnąć coś dla Stanów Zjednoczonych. Tak przynajmniej chyba Trump kalkulował. Natomiast no, jakby pamiętajmy, no, ONZ to jest organizacja, w której z Rosją się rozmawia o sprawie Skripala, w której z państwami arabskimi, które nie przestrzegają praw człowieka, rozmawia się o prawach człowieka. Więc jakby stosunek Stanów Zjednoczonych jest coraz jakby bardziej negatywny do tej organizacji. Amerykańscy komentatorzy i to tacy, powiedzmy szczerze, nie jacyś radykałowie, ale znajdujący się po prawej stronie coraz częściej mówią o tym, że ONZ należałoby rozwiązać, a może w ogóle Stany Zjednoczone powinny z tej organizacji wystąpić. Ja mówiąc szczerze, jestem takiego samego zdania. Natomiast jakby
No i to jest jakby główna kwestia. Drogi ONZ i Stanów Zjednoczonych przede wszystkim zaczęły się rozchodzić po tym, jak Trump zdecydował się na przeniesienie ambasady do Jerozolimy, po tym, jak państwa arabskie w ONZ. Pamiętajmy, że państwa arabskie mają bardzo jakby taką progresywną czy agresywną politykę prowadzą w ONZ. One tam mają swoje jakby takie podgrupy, potrafią tworzyć koalicje bardzo dziwne, na przykład z państwami Ameryki Południowej. Ale to był ten, bo to pierwsza myśl, która się rodzi w pewnie większości naszych słuchaczy. Chodzi o Jerozolimę, chodzi o Izrael, chodzi o to, że Rada Praw Człowieka, można powiedzieć tak, śmiała zwrócić uwagę Izraelowi, że strzelanie do bezbronnych cywili jednak nie jest w pełni okej. To jest ta oś sporu między ONZ-em a USA? To znaczy, no tak pan redaktor zadał pytanie. Lekko tendencyjnie, no. Pewnie kilku bezbronnych cywilów, no ja tam nie byłem. Natomiast pamiętajmy, że w trakcie tego Nakba Day, wtedy, kiedy najwięcej rzeczywiście osób poniosło śmierć podczas tych zamieszek, z 60 ofiar, i to sam Hamas przyznał, nie są to dane izraelskich służb, z 60 osób, które poniosły śmierć, 50 było członkami Hamasu. Mieliśmy wiele agresywnych zachowań tych demonstrantów, puszczanie latawców i tak dalej, także ja chyba nie jestem skłonny powiedzieć, że to była tak prosta sytuacja w sensie wartościującym, że... Ale to jest ten przyczynek, to jest kwestia Izraela i Jerozolimy, to jest testowały, że wydaje mi się, Donald Trump powiedział koniec, wychodzimy. Nie. Wydaje mi się, że tak, a też być może Donald Trump troszeczkę liczył, ja jakby wróciłbym troszeczkę do... cofnął się... do początku wstecz. Tego roku cofnął się wstecz. Ale do początku roku. Do początku roku i mieliśmy taką sytuację, kiedy Kazachstan rozpoczynał swoją prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa, rotacyjną taką, to Trump zaprosił prezydenta Kazachstanu do Białego Domu i spotkał się z nim. I to moim zdaniem to był taki sygnał, że Trump może liczy na to, że będzie w stanie te państwa, które mają w interesie swoim w jakiś sposób współpracy z USA, zmusić do tego, żeby ONZ było taką maszynką trochę przyklepującą to, co robią Stany Zjednoczone. Myślę, że na tym się bardzo zawiódł. To też konsekwencją tego był fakt, że prezydent Duda, kiedy my w maju otwieraliśmy swoje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, z żadnym ważnym amerykańskim urzędnikiem się nie spotkał de facto. I te drogi się po prostu zaczęły rozchodzić. Być może jest jeszcze tak, że wpływ na to trochę ma, bo rzeczywiście ta strona taka bardziej intelektualna, powiedzmy, amerykańskiej debaty po prawej stronie, w Nikki Haley zaczęła widzieć kogoś, kto mógłby w 2020 roku Trumpowi rzucić wyzwanie ubieganiu się o nominację partii republikańskiej. Oczywiście to są mrzonki, tak jak to charakterystyczne dla intelektualistów, ale myślę, że Trump, który no ambicjonalnie rzeczywiście jest bardzo czuły na takich, w takich kwestiach, mógł to sobie też wziąć pod uwagę i jakoś tą platformę, na której Haley może błyszczeć, chciał w jakiś sposób skurczyć. I rzeczywiście skurczył poprzez obcięcie tejże platformy do zera. Polska reakcja, w końcu jesteśmy niestałym członkiem Rady ONZ, powinniśmy coś powiedzieć. Boris Johnson, szef dyplomacji Wielkiej Brytanii, już zdążył skrytykować swojego partnera i przyjaciela z Waszyngtonu za tą decyzję. Nie, Polska nie powinna nic mówić, nie mamy wiele do ugrania tutaj. Nikt nas spośród państw, no bo nie, tutaj by chodziło ewentualnie, spośród państw zachodnich Europy, nikt nas za to nie pochwali, a to by w Waszyngtonie to by było odebrane jako taki wyskok na zasadzie, że jesteśmy święci od papieża. Wróćmy do rozmowy o Europie i o Unii Europejskiej. Doktor Zbigniew Koźmiuk w zasadzie powiedział, że nic... Czy nie przyłożył jakiejś wielkiej wagi do porozumienia wczorajszego między Angelą Merkel a Emmanuelem Macronem co do stworzenia wspólnego budżetu strefy euro, mówiąc, że sama kanclerz ma tak słabą pozycję wewnątrz kraju, że w zasadzie jej deklaracje być może nie będą za chwilę deklaracjami kanclerza, tylko byłego kanclerza. To jest też pana redaktora opinia, że to porozumienie nie powinno nas stawiać na baczność i budzić pełen niepokój w Warszawie. Znaczy, ja bym troszeczkę na inną optykę zwrócił uwagę.
kiedy Angela Merkel udzielała tego wywiadu, w którym jakby padły takie częściowe zapewnienia, że natomiast jak się przyjrzeć temu dokładnie, co ona powiedziała, to tak naprawdę z tymi propozycjami Macrona to, co powiedziała Merkel, ma niewiele wspólnego, tak? To znaczy jakby prasa europejska tak to określała, że to, co zrobiła Merkel, to powiedziała tyle, jestem w stanie zaakceptować tych twoich propozycji, czyli na przykład nie kilkuset miliardowy budżet strefy euro, tylko jakiś budżet inwestycyjny. No ale początek jest, wyłom się pojawia. W niskich, tak. Natomiast jakby jak zwykle w przypadku Niemiec, to też w takiej książce Niemiecka Europa, autor opisał taki mechanizm, że Angela Merkel to jest taki przywódca, który realizuje swoją siłę poprzez wyczekiwanie, to znaczy zawsze inni muszą czekać na to, jaką decyzję ona podejmie i różnym osobom puszczają nerwy, różne państwa się do czegoś deklarują, Angela Merkel na końcu stwierdza, co zrobi, a często po prostu stwierdza, że nic nie zrobi. Natomiast ważna jest sytuacja, była w tej samej gazecie, w której Angela Merkel udzielała wywiadu miesiąc wcześniej, pojawił się taki list wspólny, podpisany przez 135 czy 137 z najsłynniejszych ekonomistów niemieckich, w którym oni pisali wprost, że te pomysły Macrona są niebezpieczne, mogą doprowadzić do kryzysu strefy euro, że krytykowali to w słowach o wiele bardziej, powiedzmy, ostrych niż kiedykolwiek Angela Merkel mogłaby sobie na to pozwolić i moim zdaniem to był taki sygnał, bo wiemy, że w niemieckich mediach to nie jest przypadek, że w tej samej gazecie taki list publikuje i potem ta gazeta robi wywiad z Angelą Merkel albo Angela Merkel zgadza się wywiad z taką gazetą. Więc jakby to był dla mnie taki sygnał, że nie ma po stronie niemieckiej tak naprawdę wielkiego entuzjazmu dla tych pomysłów Emmanuela Macrona. Oczywiście jakiś tam budżet może powstać tam 20-30 miliardowy, natomiast myślę, że Angela Merkel liczy, że inne kraje po prostu za nią tutaj wykonają tą pracę, na przykład właśnie Włochy, tak jak mówił poseł Kuźmiuk. I ona w ogóle nie będzie musiała tutaj z nikim wchodzić w żaden konflikt. Chociaż akurat Włochom ekonomicznie taki budżet by się opłacał, bo to bliżej Unii Transferowej, czyli więcej pieniędzy z północy na południe by popłynęło. Ale też był inny harmonogram zdarzeń, spotkanie tego samego dnia Angeli Merkel z Mateuszem Morawieckim. Tu spotkamy się z Polską, potem spotkamy się z Macronem, a potem ogłaszamy, że jednak chcemy jakiegoś budżetu wspólnego, może małego, może inwestycyjnego, ale jednak tylko dla państw strefy euro kreować. Co to znaczy dla relacji polsko-niemieckich? To coś w ogóle znaczy? Jakiś sygnał dla nas jest? Czy to jest nic nieznaczący element? To znaczy, wydaje mi się, że to by było bardzo znaczące, gdybyśmy mieli trochę inny rząd w tej chwili. To znaczy, tak w takiej sytuacji mogłaby nastąpić taka reakcja, że nagle nasz rząd by się zaczął po prostu w podskokach do strefy euro pchać, jeżeli to by był na przykład rząd Platformy Obywatelskiej albo generalnie bardziej proeuropejskiej partii jakiejś czy euroentuzjastycznej. Natomiast tutaj nam to nie grozi, więc ja nie uważam, żeby to było jakieś wielkie zagrożenie. Generalnie to jest negatywny sygnał w takim ogólnym module patrzenia na sprawy europejskie, bo jakby to jest takie spojrzenie, że Unia Europejska czy urzędnicy Unii Europejskiej, ci, którzy się zajmowali tym, zawsze jakby ona dążyła w jednym kierunku, coraz większej integracji. I oczywiście w pewnym momencie kryzys imigracyjny, kryzys finansowy to sprawił, że te nastroje co do integracji w społeczeństwach przede wszystkim się popsuły i chyba pojawił się taki pomysł, że może trzeba sprzedać integrację, ale w węższym zakresie, to znaczy na przykład pomiędzy tylko państwami strefy euro, a być może w ogóle pomiędzy tą szóstką założycielską, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Już jeszcze Brexit oczywiście dołożył się do tego, więc jakby my trochę jesteśmy poza to wypychani i powinniśmy się oczywiście przeciwstawiać takim pomysłom, bo to też jest charakterystyczne, że mamy taką sytuację, że Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej weszły do Unii, ale Unia ciągle jakby traktuje się tak, jakby ona się nie rozszerzyła. To znaczy, że my ciągle możemy podjąć decyzję bez właściwie udziału Polski, Słowacji, Czech i tak dalej, i tak dalej. I na przykład stwierdzić, że a teraz stworzymy Unię drugiej prędkości, prawda, i tak dalej. To jest też, myślę, powinno wpłynąć na pewien realizm w naszym spojrzeniu na politykę europejską. Liczyłem, że pan redaktor przy
przyniesie do naszego studia tygodnik Gazeta Polska. Pan Tatro się nie zrobił tego i nie wywiązał się z niepisanej umowy, że co środę... Nikt takiej umowy nie, ani, nie pisałem, ani nie mówiłem. Że zachowa pan zwyczaj, że w środy zawsze przychodzi, z reguły przychodzi ktoś z Gazety Polskiej i przynosi ten tygodnik do naszego radia, żebyśmy my też mogli trochę poczytać na okładce cheerleaderki Putina, czyli Guy Verhofstadt i Donald Tusk. Co jeszcze znajdziemy? Czy czytał pan najnowszy numer Gazety Polskiej, czy jeszcze pan to jest przed lekturą? Jeszcze jestem przed lekturą i właśnie mam dziurę w pamięci, bo oczywiście uczestniczyłem w kolegach, wiem, jakie teksty miały być, ale aktualnie ta wiedza jest niedostępna. Mundial w Rosji, na koniec pytanie. Dla nas nieszczęśliwy, dla gospodarzy bardzo szczęśliwy, dla polityki światowej impreza ze znaczeniem, czy impreza, która pokazuje tylko izolację Rosji, bo nikogo ze znaczących liderów światowych ani na otwarciu, ani na innych meczach nie widzimy. Ale nie, no to z tą izolacją Rosji to bym nie przesadzał mimo wszystko, bo myślę, że 90% oglądających mecz otwarcia nie bardziej zwracało uwagę, nie wiem, na panie, co biegały z jakimiś tam dziwnymi flagami, czy co tam się robi na tych meczach otwarcia, niż patrzyło z wyczekiwaniem na trybuny, żeby zobaczyć tam europejskich polityków, czy innych przywódców. Albo wysłuchać przemówienia pana prezydenta Putina. No, przemówienie było piękne oczywiście, jak zawsze. Natomiast no to moim zdaniem no to będzie sukces propagandowy Putina mimo wszystko. Sukcesem jest chociażby to, że do tej pory oprócz tej chyba przypadkowej sytuacji z tym taksówkarzem nie mieliśmy żadnych incydentów. Widać zresztą, jak zostali... Służby są sprawne. Służby są sprawne, no to akurat w Rosji nie jest zaskoczeniem, natomiast nie mieliśmy incydentów i widać, że wszyscy nawet ci przywódcy tych tak zwanych niezależnych grup kibicowskich, chuligańskich, zostali skutecznie spacyfikowani. Im chyba zostało powiedziane, że jakiekolwiek awantury skończą się dla nich bardzo źle. Więc to, myślę, będzie sukces wizerunkowy, że przyjechali ludzie. Zresztą to wszystko w tą stronę idzie, prawda, że tutaj nawet niestety w Polsce mediach ja słyszę takie, że Rosjanie chcą pokazać, że wcale nie są negatywnie nastawieni do ludzi z zewnątrz. No i takie to są historie. No zobaczymy. Wielkiego wpływu na politykę to nie będzie miało, no ale jakby Putin to sprzeda na pewno u siebie, szczególnie jeżeli Rosja będzie dobrze grała. Być może pamięć mnie zawodzi, ale po ostatniej dużej imprezie, która w Rosji była, czyli olimpiadzie, jakaś wojna, zdaje się, wybuchła. Teraz nie wiadomo, co się stanie. Gościem Poranka Wnet był Maciej Kurzyk, oby żadna wojna nie wybuchła, chyba że wojna futbolowa po mundialu. Szef działu Świat Gazety Polskiej, dziękuję bardzo za udział w programie, bo już tam czeka pan poseł Paweł Grabowski od jakiegoś czasu i trzeba, żeby wszedł do studia, stąd krótki dżingiel i za chwilę wracamy do studia. Radio Wnet, www.wnet.fm.